Dzień dobry, witam klasy pierwsze. Przed nami lekcja historii sztuki, w której zaczynamy poznawanie sztuki romańskiej. To bardzo ważny element naszej tegorocznej nauki. W sumie już ostatni, bowiem sztuka romańska, jak przypuszczam, wypełni nam czas aż do już końca roku szkolnego. Materiału jest sporo, jest istotny. Więc chciałbym, żebyście z dużą uwagą prześledzili te przesyłane wam nagrane lekcje, a pomocą będzie oczywiście materiał, który dostaniecie też w załączniku, podzielony na cząstki, materiał w PDF-ach, który właśnie to, co przedstawiam, o czym mówię, dokumentuje w formie już tekstowej i z ilustracjami. Zacznijmy od wyjaśnienia terminu. To nie jest określenie, które byłoby historycznie tak stare, jak sztuka romańska nią była, bowiem ta nazwa pojawia się dopiero w XIX wieku i mamy tutaj fragment tekstu, który pochodzi od właśnie takiego znawcy, amatora, który w pierwszej połowie wieku XIX tak właśnie o tej architekturze w swoim tekście pisał. Saska. Normandzka architektura, opus romanum. Nie wiemy, jakie miano miałbym nadać temu półkolistemu, masywnemu budownictwu sprzed wprowadzenia łuku ostrego. Myślę, że dobrze by pasowało do niego określenie romańskie. Wszyscy są zgodni co do tego, że ta ciężka i grubo ciosana architektura jest popsutym przez naszych nieokrzesanych przodków opus romanum, czyli dziełem rzymskim. No właśnie, ten dość krótki tekst, w którym pojawia się po raz pierwszy określenie romański styl, zawiera kilka bardzo ciekawych informacji, na które warto zwrócić uwagę, bowiem mówią one nam sporo o tym, jak ten styl był postrzegany, kiedy go zaczęto zauważać jako element spuścizny dawnych wieków. A więc cóż najpierw warto byłoby podkreślić? Już w pierwszym zdaniu pojawia się określenie, że jest to architektura saska, normandzka. Czyli wyraźnie autor wskazuje tutaj na genezę tego stylu z obszaru średniowiecznych Niemiec. Tu akurat się troszkę myli, bowiem ta architektura nie była tylko niemiecką, czyli saską, normandzką, ale także na przykład francuską, już nie wspomnę potem o Anglii, Hiszpanii, Włoszech, no i oczywiście krajach Europy Środkowej, wśród których jest też nasza Polska, bowiem we wszystkich tych krajach styl romański pojawił się, nie od razu, to prawda. Rzeczywiście za takie praźródła, z których wyłania się nam styl romański po roku 1000, to były dwa obszary, mniej więcej w tym samym czasie dokonujące właśnie ukształtowania tego stylu. Niewątpliwie był to obszar dawnego cesarstwa niemieckiego i tu się zgadza, ale także takim niezależnym miejscem, gdzie ten styl się pojawia w tym, mniej więcej czasu, jest Francja. Więc styl romański nie ma tutaj takiego oczywistego, jednoznacznego miejsca narodzin. Dalej zwróćmy uwagę, że nasz autor nadaje temu wyróżnianemu przez siebie stylowi pewne charakterystyczne cechy. Półkoliste, masywne budownictwo. A więc już wyraźnie podkreśla tutaj, że będziemy mieli do czynienia z budowlami o masywnym charakterze, potężnymi, z charakterystycznymi, występującymi tutaj łukami półkolistymi, co pozwala mu dodatkowo wyróżnić, że ten styl pojawił się wcześniej niż wprowadzono łuk ostry. I tu ciekawostka, bo rzeczywiście
ten łuk ostry, no to dla prawdopodobnie naszego hrabiego to gotyk, czyli styl rzeczywiście, który pojawi się po romańszczyźnie. No i właśnie idąc dalej, zaczyna troszeczkę oceniać ten styl, chociaż nadal pozostaje w kwestii cech dość sprawnym obserwatorem, a więc, że jest to architektura ciężka, no, grubociosana, to raczej już właśnie ma charakter ocenny. I jeszcze bardziej, jak gdyby tą ocenną formę posiada określenie popsuty przez naszych nieokrzesanych przodków dzieło rzymskie. A więc tu wyraźnie wskazuje, że jego zdaniem ten ciężki, masywny styl z półkolistymi łukami to rodzaj popsutej w sumie przez niekrzesanych, czyli germańskich praprzodków, dzieło rzymskie. Oczywiście nie pozostaje tutaj już kwestii dla nas, czy będziemy ten styl oceniali lepiej czy gorzej. On jest i już. I nie będziemy się w tej chwili nad jego, prawda, oceną zastanawiali. Natomiast niewątpliwie jest prawdą, że ten styl ma w sobie genezę w sztuce rzymskiej, antycznej. Tyle, że rzeczywiście dokonuje się tutaj daleko idących, jak gdyby jej, tej rzymskiej architektury uproszczeń. Wielu finezji, na które pozwalała sobie architektura starożytnego Rzymu, tutaj będzie niemożliwa, bo po prostu nie ma nikogo, kto mógłby pewne skomplikowane rozwiązania stosować, które Rzymianom wychodziły, bo po prostu je doskonale opanowali. A więc już mamy tutaj wyjaśnienie, jak doszło do pojawienia się naszego terminu, czyli styl romański. Teraz zajmiemy się chronologią, o której zresztą już mówiliśmy sobie w poprzednich naszych zajęciach, omawiających sztukę przedromańską, chciałbym przypomnieć. A więc ten czas, w którym się będziemy poruszali, to czas już po roku tysięcznym, czyli wiek XI, bowiem druga połowa X wieku i sam początek wieku XI często jest traktowany jako takie przygotowanie, preludium do stylu romańskiego, związane z czasem rządów w cesarstwie pierwszej dynastii, czyli ottońskiej, którą założył Otton I, a kontynuowali jego następcy Otton II, Otton III, jeszcze Henryk II się do tej dynastii zaliczał. Potem następna dynastia, zwana Salicką, to już jest sztuka wczesnoromańska, to jest wiek XI. Romanizm niewątpliwie osiąga swoją pełnię dojrzałości w wieku XII, na przełomie już XI i XII, a wiek XII to zdecydowanie jest jego już okres triumfu i w pełnej dojrzałości. I tu warto zwrócić uwagę, że właśnie w tym samym czasie, kiedy ten styl romański osiąga swoją dojrzałość, we Francji rodzi się, kształtuje nowy styl, jeszcze wtedy występujący tylko lokalnie, ale wkrótce zacznie się rozprzestrzeniać. To jest oczywiście gotyk, styl gotycki. I w XIII wieku, kiedy styl gotycki zacznie już zdecydowanie przejmować panowanie nad sztuką Europy średniowiecznej, styl romański ma swoją fazę schyłkową, czyli po prostu powoli zanika. I ten czas, XIII wiek, zaliczamy do tak zwanego okresu późnoromańskiego. Mówiliśmy sobie, że styl romański pojawia się właśnie w XI wieku, czyli po roku tysięcznym. Ten proces jego pojawiania się nie jest taki ostry, wyrazisty, czyli nie następuje tu jakaś gwałtowna, nagła zmiana, która pozwoliłaby powiedzieć, oto stało się i mamy nowy styl. Ten proces rodzenia się i kształtowania romańszczyzny ma charakter ewolucyjny, czyli pewne procesy dokonują się sukcesywnie, powoli, rozciągnięte w czasie. I niewątpliwie cały ten styl swoje początki zawdzięcza czasom przedromańskim, czyli kiedy w Niemczech
cesarstwie reaktywowanym po krótkiej przerwie przez nową dynastię Ottonów kształtuje się nowy ośrodek władzy, a także nowy ośrodek mecenatu, czyli wspierania rozwoju sztuki, w tym architektury. Jesteśmy, jak wiemy, w średniowieczu, a więc ta sztuka, ta architektura ma jeden główny cel – służbę Bogu. Jest to w dużej mierze sztuka wypełniona treściami sakralnymi, religijnymi i funkcjami właśnie służącymi Kościołowi i religii chrześcijańskiej. Jesteśmy w średniowieczu, a więc w czasach, kiedy właściwie cała elita ludzi wykształconych, potrafiących czytać i pisać, znających prawidła matematyki i innych nauk, skupia się w środowisku duchownych. A klasztory, gdzie to duchowieństwo żyje w specyficznych warunkach, skupieni we wspólnotach, te klasztory odgrywają tutaj rolę szczególną, bo to są właśnie te skupiska najbardziej wykształconych i przygotowanych do wypełnienia swoich funkcji intelektualistów średniowiecza. Dlatego też często z ich usług będą korzystały władze świeckie, które z tego środowiska duchownego rekrutują swoich najbliższych doradców, współpracowników, urzędników na dworach i w ten sposób władza świecka korzysta czy miesza się z władzą duchowną. Wiek XI to czas, w którym chrześcijaństwo w Europie wreszcie zaczęło zapuszczać już mocne korzenie, czyli krótko mówiąc, okres chrystianizacji przechodzi w fazę sukcesu. Przez poprzednie stulecia, kiedy ta chrystianizacja powoli dokonywała się w napierających od wschodu grupach Germanów, ten proces chrystianizacji miał charakter dużo często po prostu taki nominalny, czyli krótko mówiąc, władca przyjmował nową religię, kazał się swoim poddanym ochrzcić, oni to pewnie robili, no bo musieli, ale czy rozumieli, w czym uczestniczą i jakie będą tego konsekwencje, tu można mieć poważne wątpliwości. Poza oczywiście najbliższymi związanymi z władcą, podejmującym tę decyzję, współpracownikami, tą elitą plemienną, to naturalnie tak zwany Boży Lud do tego właśnie nowego Boga chyba miał stosunek dość z dużym dystansem, w każdym razie pewnie długo jeszcze asymilował, czyli przyswajał sobie prawdy wiary i ugruntowywał sobie tę nową religię z jej wyobrażeniami, z jej podstawowymi dogmatami itd., itd. Stąd wiemy to zresztą, że ośrodki kultu pogańskiego, jakkolwiek zwalczane przez Kościół, funkcjonują jeszcze przez wiele wieków, nie, aż do XI stulecia. Że są takie miejsca, w których te właśnie kulty praktykowane są jeszcze nawet w pierwszej połowie wieku XI. A więc to jakby przejęcie tej nowej społeczności mieszkających w Europie przez chrześcijaństwo nie było procesem ani szybkim, ani łatwym. I właśnie po 1000 roku wygląda na to, że ten proces zaczyna przynosić swoje owoce, czyli ta wiara chrześcijańska dociera już do umysłów większości społeczności mieszkających w Europie Zachodniej, a więc tych, które należą do obszarów dawnego państwa Franków, a potem Cesarstwa Karolińskiego. Natomiast Europa Środkowa, no ten proces będzie miała oczywiście opóźniony, bo tutaj wstępowanie w obszar państw chrześcijańskich dokonuje się dopiero w drugiej połowie X wieku albo w samej końcówce. To wtedy to narody słowiańskie zostają ochrzczone, schrystianizowane albo właśnie z zachodu, jak w przypadku państwa Polan czy Czech,
Albo z kolei z Konstantynopola, dokąd przyjdzie dla Słowian wiara, na przykład do Rusi, na Ruś Kijowską, czy społeczności Słowian mieszkających na Bałkanach. A więc ten stopniowo też coraz wyrazistszy podział na te dwa coraz bardziej odchodzące od siebie, wrogie wręcz sobie odłamy chrześcijaństwa, czyli zachodni, katolicki i wschodni, prawosławny, obejmie też już w ramach chrystianizacji podział w obrębie Europy Południowej i Środkowej. Architektura romańska, którą się będziemy zajmowali, ma pewien zespół stałych cech, które pozwalają ją wyodrębnić spośród innych form stylowych występujących w architekturze. Już podkreślałem to dzisiaj, że te cechy kształtowały się już w okresie przedromańskim. I oto przed nami budowla, na której ćwiczyłem w poprzednich naszych lekcjach właśnie cechy, które staną się podstawą stylu romańskiego. Kościół świętego Michała w Hildesheim jest, jak już wtedy podkreślałem, jednym z najważniejszych obiektów architektury, które musicie zapamiętać i sobie przyswoić, bo jest to jeden z takich obiektów wzorcowych, modelowych, które są nieustannie przytaczane i w książkach, podręcznikach, omówieniach dziejów sztuki. No i oczywiście, co Was może bardziej interesować, czyli na przykład na maturze. Jest to bowiem jeden z tych takich kluczowych obiektów maturalnych. W przyszłości oczywiście dla Was. Więc ten kościół zaliczany do architektury ottońskiej, bo to jest chyba najbardziej takie spokojne i pewne określenie tej świątyni, jest też dla nas takim wyraźnym wprowadzeniem do cech architektury romańskiej, która rozwinie się oczywiście przede wszystkim na obszarach niemieckich, czyli obszarach cesarstwa. Ale te cechy też będziemy mogli rozciągnąć też na inne kraje Europy średniowiecznej. I oto właśnie teraz zajmiemy się omówieniem tych cech architektury romańskiej, ich wypunktowaniem. Ten materiał, który się teraz na ekranie będzie pojawiał, znajdziecie oczywiście w PDF-ie, ale chciałbym, żebyście na niego bardzo, bardzo szczególną uwagę jemu poświęcili, bo rzeczywiście poznajemy tutaj podstawowe cechy jednego z ważniejszych stylów w dziejach sztuki, architektury. A więc mamy punkt pierwszy. Budowle są wysokie, masywne, wieloczłonowe, o formach geometrycznych, prostych i surowych, o zwartych oraz ciężkich proporcjach. Wyjaśnijmy sobie, czy te wszystkie terminy są dla nas zrozumiałe. No, chyba nie musimy wyjaśniać, co to znaczy, że budowla jest wysoka, no, albo masywna. Ale już określenie wieloczłonowe może niektórym sprawić kłopot. Wieloczłonowy to znaczy, że składa się ta budowla z wielu elementów, członów, cząstek, które zostają tutaj połączone ze sobą, zachowując oczywiście swoje wyraziste zróżnicowanie. Kościół świętego Michała w Hildesheim, zobaczcie obrazek wcześniej, jest idealnym przykładem takiej budowli wieloczłonowej. A te człony mają oczywiście formy geometryczne, proste i surowe. A proporcje są zwykle zwarte, chociaż ciężkie. Ta budowla tak ciąży do ziemi, nie śmiga w powietrze, w górę, jak będziemy to obserwowali w architekturze gotyckiej. Plany budowli przeważnie podłużne, bazylikowe. No to tego wyjaśniać już nie będę, bo tym się zajmuję wyjaśnianiem tego od czasów sztuki wczesnochrześcijańskiej. A co do modelu podłużnego, to już od architektury niemal narodzin, czyli od sztuki egipskiej, chociażby starożytnej, więc już powinniście wiedzieć, co to jest budowla wzniesiona na planie podłużnym. Często wykorzystuje formę krzyża łacińskiego i tu również odwołuje się do tego, co już w swoim czasie przerobiłem, bo
odmiany krzyży macie w materiałach chociażby do sztuki wczesnochrześcijańskiej. Występują też układy dwuchórowe. Tym zajmowałem się ostatnio, czyli na zajęciach sztuki przedromańskiej, a jeszcze wcześniej karolińskiej, gdzie ta właśnie forma dwuchórowej bazyliki była dokładnie omawiana. A więc dwiema psydami od wschodu i zachodu, nieraz wraz z emporą tworzącą od zachodu Westwerk. To słowo też już się nam pojawiało i było wyjaśniane. Natomiast teraz pojawi się coś nowego. Pojawia się też prezbiterium otoczone ambitem, czyli obejściem z wieńcem apsyd. I to będzie rozwiązanie nowe, które pojawi się po raz pierwszy na naszych zajęciach, a wcześniej go nigdzie nie znajdziecie, bo wprowadza się to rozwiązanie ambit, czyli obejście z wieńcem apsyd w architekturze romańskiej i tutaj przede wszystkim w obszarze francuskim. Tego w Niemczech nie ma, a natomiast występuje we Francji, a wraz z wpływami, jakie architektura francuska wywierała na ościenne kraje, to rozwiązanie trafi i do Hiszpanii, i do Włoch, a także do Anglii. A więc to rozwiązanie będziemy musieli dokładnie sobie poznać i będzie na to za chwilkę czas, gdzie właśnie co to jest to obejście i ambit, gdzie go szukać, wyjaśnię dokładnie, łącznie z wieńcem apsyd. Cechy przestrzeni, czyli tego, co w środku się w kościele znajduje. Jest ona wyodrębniana, wyodrębnienie poszczególnych przestrzeni jako oddzielnych całości, wnętrza mroczne, tajemnicze. No to w kościele świętego Michała we wnętrzu, które pokazywałem wam na poprzednich zajęciach, było widoczne aż na zbyt oczywisty sposób. Każda część wnętrza, czyli nawa główna, nawy boczne, transepty, chóry, czyli prezbiteria z apsydami, są wyraźnie jakby od pozostałych części wydzielone. Widać, gdzie się jedna część kończy, a zaczyna następna. I to jest właśnie to wyodrębnianie. A że okna w tych budowlach były zwykle niewielkie, to i światła do środka nie docierało zbyt dużo, dlatego panował w nich najczęściej mrok i w ten sposób efekt tajemniczości. Wnętrza przekryte drewnianym stropem lub sklepieniami. No właśnie. Wnętrza, żeby były wnętrzami, muszą być jakoś odseparowane od świata zewnętrznego. Czyli inaczej niż na przykład w greckich teatrach czy rzymskich, gdzie wszystko pod gołym niebem się odbywało. Tutaj budynki posiadają, tak jak to było też i w starożytności, przykrycie od góry, czyli coś, co nas izoluje od świata zewnętrznego. I tym czymś może być na przykład drewniany strop lub więźba dachowa, czyli konstrukcja dachu wsparta na drewnianych balach. Ale może to sklepienie być też zamknięte u góry, znaczy to pomieszczenie zamknięte od góry sklepieniem, czyli czymś, co jest murowane. To go różni od drewnianych stropów. Sklepienia są murowane. I tu Rzymianie rzeczywiście stworzyli pewne wzorce, bo to od nich te modele sklepień były brane w czasach romańskich. Miały formy albo kolebkowe lub krzyżowe, a wzmacniały je pasy gurtów. Te wszystkie słowa, terminy wyjaśnimy sobie za sekundkę. Kolejny punkt. Zazwyczaj skromna dekoracja zewnętrzna. Niewielkie okna zamknięte półkoliście. No przed chwilą czytaliśmy tekst autora, który zwrócił na to od razu uwagę jeszcze w pierwszej połowie czy początkach XIX wieku. Biforia i triforia. Dwa obce terminy, które zaraz będziemy wyjaśniali. Fryzy arkadkowe i kostkowe, kapitele kolumn, portale uskokowe z dekoracją rzeźbiarską. Rzeczywiście w tym zazwyczaj skromnej architekturze romańskiej o grubych, masywnych murach, gładkich, zdarzają się elementy, które tę surowość gładkiej ściany wzbogacają albo przerywają. I tu mogą występować nam różne właśnie elementy, które tę gładkość chociażby przerywają, jak na przykład okienka niewielkie, zamknięte półkoliście lub okna bliźnie, biforia lub potrójne, czyli triforia.
Występują też fryzy, czyli elementy ornamentalne, arkadkowe lub kostkowe. A wewnątrz kapitele kolumn dodają oczywiście zdobności wnętrzom. Występują też portale, czyli obramienia wejść prowadzących do świątyni o charakterze dekorowanym rzeźbą, a mające formę uskokową. Co to takiego? W swoim czasie znowu do tego wrócimy. Konstrukcja budowli prosta, oparta na grubych murach i wewnętrznych filarach, zniesionych najczęściej z kamiennych ciosów. Co oznacza, że konstrukcja budowli nie jest jakąś wymyślną finezją, jak to było w przypadku Rzymian, którzy stosowali na przykład cegłę w różnych układach tych cegieł przez Rzymian wymiennie stosowanych, albo mieli na przykład możliwość wylewania pewnych elementów z betonu rzymskiego i w ten sposób tworzyli na przykład sklepienia czy kopuły, jak w Panteonie. Tutaj mury są grube, bo cały ciężar masywnej, śmigającej w górę budowli opiera się właśnie na grubych murach i często te mury potrafią w budowlach romańskich osiągać grubość nawet do kilku metrów, bo bano się, że po prostu inaczej, jak się już położy to sklepienie na górze, to pod jego naporem mury runą i dojdzie do katastrofy, więc aby unikać podobnych efektów, starano się właśnie te mury wzmacniać, pogrubiać. Wewnątrz ciężar sklepień spoczywa nie tylko na murach, no bo przecież w ten sposób wszystkie części byłyby pozamurowywane. Wnętrz są przejścia pomiędzy nimi, czyli arkady międzynawowe i one z kolei wspierają się albo na kolumnach, albo na filarach. Całość była realizowana, to jest powszechnie stosowany w romańszczyźnie materiał budowlany, nie z cegły, choć troszeczkę budowli ceglanych występuje w romańszczyźnie, ale tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że głównym budulcem jest kamień. Kamień oczywiście nie taki brany prosto z kamieniołomu, tylko odpowiednio formowany w formy takich prostopadłościanów i takie właśnie prostopadłościenne bloki kamienia nazywamy ciosami. No i już ostatni punkt. Górujący nad okolicą, sięgający nieba zamek Boży. Zwracałem na to uwagę już przy poprzedniej lekcji. Teraz jeszcze raz wyczulam Was szczególnie, aby nie ulec takiemu prostemu skojarzeniu, że budowla romańska to budowla obronna. Nie. Budowlami obronnymi były te, które były wznoszone w celu obrony, na przykład mury obronne przy zamkach albo w miastach, albo zamki, które same w sobie miały formę obronną, wieże mieszkalne, donżony, to są właśnie budowle obronne, dostosowane do tych funkcji, czyli posiadające możliwość obrony. Natomiast kościół jest kościołem, a nie zamkiem. Owszem, zdarzało się i to nie raz, że ta jedyna kamienna budowla w okolicy stawała się ostatnią deską ratunku, gdy ktoś na tę okolicę najechał i po zdobyciu miasta czy osady szykował się do rzezi ludności, a ci oczywiście, by się przed tym chronić, lecieli w te pędy do kościoła i się w nim wewnątrz ryglowali, czyli zamykali. No ale na Boga miłego. Kościoły miały drewniane drzwi, a takie drzwi wywalić jest stosunkowo łatwo. To nie jest jakiś coś, co szczególnie mogłoby gwarantować bezpieczeństwo. Gdyby rzeczywiście ten kościół miał być dostosowany do obrony, to byłyby tam na pewno jakieś u góry poprowadzone kryte portyki, korytarze z otworami, z których można byłoby strzelać albo wylewać na oblegających na przykład smołę roztopioną czy inne tego typu stosowane olej czy inne stosowane tego typu środki. A więc wtedy, gdyby takie rzeczy w kościele były przewidziane i zastosowane, tak wtedy można byłoby powiedzieć, że jest to budowla obronna. Dlaczego zatem pojawia się tutaj określenie Zamek Boży?
bo świątynia jest symbolem boskiej siedziby, a że w ówczesnym świecie wszystko kojarzy się w modelach feudalnych, to i władza uosabiana jest jako ta, która mieszka w zamku. A więc i Kościół jest jakby zamkiem Pana Boga, jest symbolicznym zamkiem Bożym. Owszem, z uwagi na swoją skalę, ten zamek góruje nad okolicą, czyli jest dużo większy od wszystkiego tego, co się dookoła znajduje. Domów, chałup i tak dalej. A więc mieszkańcy patrzący na taką świątynię widzą w niej kamienną jakby Bożą fortecę, Boży zamek. I tyle. Bo jesteśmy w czasach feudalnych i w związku z tym takie myślenie jest jak najbardziej oczywiste, zrozumiałe, wytłumaczalne. I na ten, jak widzimy, już zbiór cech romańskiej architektury mamy za sobą. Teraz zaczynamy coś, co można byłoby nazwać słowniczkiem architektury romańskiej. I tu już nam się pojawią konkretne przykłady, ilustracje, które pozwolą nam rozwinąć różnorodność tej architektury romańskiej w jej całej złożoności. Zaczniemy od modeli kościołów romańskich. I oto przed nami dwa modele. Pierwszy to jest właśnie bazylika dwuchórowa, czyli taką, jaką znamy z architektury przedromańskiej, ottońskiej chociażby, czy karolińskiej. To świątynia, która jest budowlą podłużną. Wyraźnie to widzimy w tym rzucie Kościoła Świętych Apostołów w Kolonii. Dalej. Część środkowa jest rzeczywiście korpusem nawowym, trójnawowym. To i na planie widać, że są tutaj dwie nawy boczne i jedna środkowa. I na tym rzucie rysunkowym. Dalej Kościół posiada dwa transepty, czyli dwie nawy poprzeczne, jedną i drugą, wschodnią i zachodnią. I tak rzeczywiście jest. I ma też jakby te dwa właśnie elementy zamykające. Chór wschodni z apsydą i Westwerk, czyli chór zachodni. Natomiast drugi model jest czymś, co jak już powiedziałem, będzie dla Was kompletną nowością. Przed Wami Kościół, który się nazywa Kościołem Klini III. Poświęcę mu sporo uwagi w dalszej części naszych zajęć, bo jest to jeden z tych też modelowych obiektów, które będziecie musieli wkuć na blachę sobie. I tutaj już nie ma struktury dwuchórowej, bowiem ta bazylika pięcionawowa z kolei, bo tu widzimy, że jest nawa środkowa i po bokach po dwie nawy boczne, czyli razem jest ich pięć, nie ma dwóch transeptów zamykających ją, ten korpus z jednej i z drugiej strony, bowiem od zachodu świątynia posiada rodzaj przedsionka, czyli narteks i ma fasadę z dwiema wieżami, pomiędzy którymi do świątyni się wchodzi. Dalej jest to, co jak powiedziałem, korpus pięcionawowy. Są transepty, ale dopiero tutaj jeden i drugi. A na końcu pojawia się prezbiterium zamknięte półkoliście apsydą. Tu go też widzimy na rzucie rysunkowym. I właśnie nawa boczna ma swoje przedłużenie pozwalające obiegać to prezbiterium wiernym, obchodzić je. I to jest właśnie ambit i wieniec apsyd dookoła rozłożony. Mamy inne jeszcze modele. Pseudobazylika. Teraz, żeby się nie wdawać w niuanse, zwróćmy uwagę, że ta pseudobazylika tym się różni od bazyliki, że nawa środkowa nie ma własnych okien. Bowiem, choć jest wyższa od naw bocznych, to z uwagi na umieszczenie empor, czyli galerii na piętrze nad nawami bocznymi, światło już nie dociera bezpośrednio do nawy środkowej z okien do niej prowadzących, tylko albo właśnie przez nawę boczne, albo przez empory to światło do nawy środkowej dociera. To jest pseudobazylika. Występują też oczywiście skromniuśkie kościoły jednonawowe, podłużne lub centralne. I do tej drugiej kategorii zaliczymy rotundę, czyli kościół na planie koła wzniesiony. Klasyczny przykład takiej rotundy teraz widzimy z apsydą, która stanowi jakby prezbiterium dla tej świątyni.
No właśnie, kiedy zaczęto stosować w architekturze romańskiej sklepienia, to kierując się pewną logiką i tym, że świątynia jest wznoszona bez szczególnych takich skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wymyślono sobie, że trzeba jakoś synchronizować cząstki nawy środkowej z cząstkami po bokach nawbocznych. Te cząstki nazywamy prezbiteriami, przepraszam, nazywamy przęsłami. I te przęsła zostają jakby wyraźnie wydzielone pasami gurtów, które biegną między filarami bocznymi. Tu je wyraźnie widzimy. I dlatego też środkowe nawy przęsło ma formę kwadratu. Co zrobić zatem, żeby dużo mniejsze cząstki w nawach bocznych z nią powiązać, zrobić po dwa kwadraty na jeden środkowy. I to nazywamy systemem wiązanym, czyli właśnie łączenie tego jednego wielkiego kwadratu przęsła w nawie środkowej z dwoma mniejszymi kwadratowymi przęsłami w nawach bocznych po bokach. No i jak to wygląda w środku, teraz już macie okazję zobaczyć. Rzeczywiście, kiedy uważnie przyjrzymy się artykulacji, czyli podziałom ścian w nawie środkowej, to wyraźnie zauważymy, że tutaj zaakcentowane zostały takimi grubymi wałkami półkolistych, jakby półkolumn, te właśnie filary, na które spływają owe gurty, czyli pasy sklepienne. I to pomiędzy nimi znajduje się zamykający górną część świątyni łuk. I w ten łuk wpisuje się sklepienie krzyżowe. I w pośrodku jakby tej części, całości wchodzi drugi filar, mniej ważny, bo wyraźnie widzimy, że tu już mamy taki rodzaj wałeczka tylko biegnącego wzdłuż od góry do dołu. Już tego półkolumną nie nazwiemy, to ma nazwę służki i sobie po tym biegnie. I teraz właśnie, kiedy zajrzymy do nawy bocznej, wyraźnie da się zauważyć, że w każdej takiej arkadzie znajduje się przęsło. Tu jedno, tu drugie. Czyli tu mamy jedno wielkie, a tu dwa mniejsze przęsła ze sklepieniami krzyżowymi. I to jest właśnie system wiązany. Oczywiście nieodłącznym elementem architektury romańskiej będą też apsydy. Znamy je już od architektury rzymskiej, starożytnej. I definiowaliśmy wtedy apsydę jako półkoliste pomieszczenie otwierające się do wnętrza, do środka budynku. I nadal tak możemy tę apsydę określać. Jedną i te dwie boczne, apsydę środkową i boczne, to są właśnie takie półkoliste dodatki dostawione do świątyni, które się do środka otwierają. Ale z tych apsyd potrafią romańscy twórcy tworzyć różne przedziwne układy. I oto mamy do czynienia z takim modelem, który nazywa się systemem schodkowym. Brzmi troszkę skomplikowanie, ale jak się uważnie przyjrzymy temu rysunkowi, to wszystko się zaczyna nam układać w logiczną całość. Mianowicie, popatrzmy, co się dzieje z prezbiterium. Ono jest bardzo wydłużone i zamknięte centralną apsydą. Po bokach do tego prezbiterium przylegają kolejne części, zamknięte mniejszymi apsydami i kolejne, i kolejne. I kiedy zobaczymy wyraźnie, jak to się układa wszystko razem, to robią nam się z tego schodki. I to nazywamy systemem schodkowym. On się pojawia w architekturze romańskiej sporadycznie, nie tak często, ale niemniej występuje. Natomiast już najbardziej oczywiste, jak już powiedziałem wcześniej, kiedy omawialiśmy modele świątyń, to jest właśnie ten rozwiązanie, które nazywamy chórem, czyli prezbiterium z obejściem lub ambitem i wieńcem apsyd. Gdzie go szukać na naszej sfotografowanej z lotu ptaka świątyni? Tutaj oczywiście. To jest ambit. To prezbiterium zamknięte półkoliście jakby apsydą. To jest ambit, a to jest wieniec apsyd. No właśnie. I teraz też to widzimy. Raz jeszcze nam strzałki wyraźnie pokazują. Ambit jest tutaj, a tu są apsydy, które promieniście wokół ambitu rozłożono. Spójrzmy na
plan tej świątyni. I teraz rozumiemy sens tego właśnie rozwiązania. Kiedy w architekturze francuskiej pojawi się kościół kliniczny, stanie się on prototypem rozwiązania potem powszechnie stosowanego w kościołach, do których przybywają liczni pielgrzymi. Ci pielgrzymi mają oczywiście zwyczaj wędrowania w stronę ołtarza i prezbiterium, bo tam jest najczęściej cel ich przybycia do tej świątyni, czyli relikwie. Złożone na ołtarzu w formie relikwiarza, jak mającego mieć formę na przykład sarkofagu, czy skrzyneczki, czy jakąkolwiek inną, cenne szczątki doczesne jakichś cenionych świętych. No i właśnie ten tłum idzie sobie w tamtym kierunku, wpuszczony na przykład jednym wejściem i żeby nie leść środkiem świątyni, no to idzie tą nową boczną, obchodzi też nią transept i znajduje się w pobliżu prezbiterium. Gdyby nie było tego obejścia, to ten tłum oczywiście wlazłby do samego prezbiterium, no bo chcieliby się wszyscy znaleźć jak najbliżej tych cennych relikwii, bo ich moc na przykład uświęcająca czy czyniąca cuda, im bliżej pewnie, tym lepiej. I tutaj właśnie, żeby zabezpieczyć te relikwie, ich poszanowanie, wymyślono to rozwiązanie. Ten tłum leci sobie tutaj do tego prezbiterium i go obchodzi. To jest właśnie obejście. Taki ma cel. By potem z drugiej strony już z kościoła wypłynąć sobie na zewnątrz po załatwieniu swoich duchowych potrzeb. To obejście pozwala widzieć cały czas prezbiterium, bo są tutaj otwory arkadowe, czyli nie jest to zamknięty półkolisty korytarz, który okrążymy jakąś przestrzeń, nie wiedząc, co się za ścianą znajduje. Tutaj to wszystko jest dobrze widoczne, a więc to rozwiązanie rzeczywiście pozwalało wiernym mieć cały czas przed oczami te święte relikwie i ołtarz główny i ich jakby potrzeba została zaspokojona. Co do tego, co tu robią jeszcze te apsydy? No właśnie, bowiem często takie świątynie były świątyniami powiązanymi z klasztorami, czyli pełniły funkcję świątyń opackich. I teraz tu właśnie pojawia się problem mnichów, zakonników, którzy w takim opactwie sobie siedzą i mają do spełnienia jedną funkcję, między innymi jako obowiązek, odprawić dziennie jedną mszę. Jak jest ich dużo, to dostęp do tego ołtarza byłby bardzo, bardzo utrudniony i tym samym niemożliwe byłoby zrealizowanie tego postulatu reguły. I z tego też powodu pojawiają się apsydy, a w nich ołtarze boczne. Im więcej, tym lepiej, bo wtedy oczywiście w tych ołtarzach mogą, przy takich ołtarzach mogą sobie większa ilość mnichów tę mszę celebrować. Mało tego, te ołtarze, żeby były miejscami do sprawowania liturgii, muszą być też zaopatrzone w relikwiarze z relikwiami, bo bez tego elementu ołtarz nie może być używany jako ołtarz. Staje się zwykłym stołem. Dlatego też każdy z tych ołtarzy zawiera jakieś cenne szczątki świętych i tym samym wierni są jeszcze bardziej usatysfakcjonowani, bo mają nie tylko tego głównego świętego, do którego przybyli tutaj, do tej miejscowości, ale także mogą sobie przy okazji pomodlić się do paru jeszcze innych świętych i zobaczyć ich zamkniętych w cudownych szkatułach, stojących na ołtarzach. To nam już, mam nadzieję, wyjaśniło sens obejścia i wieńca apsyd. Teraz pokazuję zdjęcie, gdzie można dokładnie zobaczyć, jak ta przestrzeń prezbiterium zamknięta półkoliście z ołtarzem głównym jest otwarta na obejście, bo te arkady, które tu widzimy, to są arkady obejścia i z tyłu tam już mamy ten ciąg półkolisty biegnący, prawda, po tym półkolu. I apsydy też już przynajmniej jedną w polu widzenia mamy. Westberg, czyli masyw zachodni. Dużo na jego temat było mówione na poprzednich lekcjach. On nadal będzie obowiązywał w architekturze niemieckiej głównie i takiej, która z tych Niemiec była jakby zapożyczana, na przykład
W architekturze romańskiej w Polsce takie westwerki będą występowały. Mamy tutaj dwa przykłady. Jeden z XII wieku, drugi też, które pokazują, jak potrafią te westwerki być masywne, zwłaszcza ten dzisiaj znajdujący się w miejscowości Nivelles, Belgii, w kościele świętej Gertrudy, która tutaj jest czczona. Przy okazji dodam wszystkim miłośnikom kotów, że święta Gertruda jest patronką kotów. Podobno bardzo te zwierzaki kochała i dlatego też ma wyznaczoną też taką funkcję świętej kociary. Teraz mamy wirydarz. Był już ten wirydarz omawiany, kiedy oglądaliśmy rekonstruowany rysunkowo klasztor St. Gallen w architekturze karolińskiej. Klasztory nie mogą się już bez niego obejść. Musi być w obrębie klasztoru wirydarz, czyli wewnętrzny dziedziniec, ogród, tak jak go teraz na zdjęciu widzimy, łącznie nawet z roślinnością, która tutaj w tym wirydarzu zawsze się znajdowała i która dawała mnichom takie poczucie, że jest to taki mały raj. Dzięki właśnie kwiatom, roślinom, ewentualnie jak większy wirydarz, także drzewom, można było tutaj odetchnąć świeżym powietrzem, poczuć ciepło słonecznego blasku, no i posłuchać śpiewu ptaków, które się tutaj w różnych miejscach pewnie gromadziły i wiły gniazda. Dlatego też dla mnichów było to miejsce wypoczynku, miejsce właśnie takiej, jeżeli już kontemplacji, to bardziej przyjemnej, nie nastawionej na ascezę, na dostarczanie sobie zgryzot i cierpień, także fizycznych, co często w ascezie było praktykowane, udręczanie ciał. I teraz popatrzmy. Ten wirydarz otaczają krużganki, czyli galerie otwierające się na wirydarz, tak jak to teraz na zdjęciu widzimy. To jest właśnie ciąg komunikacyjny, którym mnisi zwykle wędrowali pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami klasztornymi albo szli też tędy do kościoła, bo jednym z boków wirydarza był zawsze kościół. I dlatego też można było się z tych krużganków wejściem dostać do świątyni. A krużganki były oczywiście przykryte drewnianymi stropami lub kamiennymi sklepieniami i w ten sposób zapewniały komfort, że można tu było niezależnie od pory roku sobie wędrować i na przykład pogody. Jesteśmy w środku, oglądamy kościół od wewnątrz, a więc mamy szansę zobaczyć, jak wygląda struktura takiej świątyni z tymi rozczłonkowaniami. Jedną zresztą z nich już widzieliśmy, to jest kościół świętego Michała w Hildesheim. I zwracamy uwagę na to, co się znajduje na górze. To jest otwarta więźba dachowa, że tej świątyni kamienne ściany, mury kończą się strukturą belek, czy bali, na których wspiera się dach. I nic więcej, wszystko widać dokładnie, jak ten szkielet dachu tutaj działa. W tym przypadku mamy drewniany strop, bo te belki zostały zasłonięte nałożonym od środka drewnianym malowanym stropem. Dodam, że ten Hildesheim należał do najpiękniejszych tego typu romańskich stropów. Powstał już później niż w czasach ottońskich. To jest już część sztuki romańskiej, bo druga połowa XI, początek XII wieku. No niestety w czasie II wojny światowej, podczas bombardowania, świątynia bardzo ucierpiała i ten strop po prostu został zniszczony. Dzisiaj można w środku oglądać tylko jego współczesną, dwudziestowieczną rekonstrukcję. A tu już mamy sklepienia. Umiejętność właśnie przesklepiania dużych powierzchni był niewątpliwie ważnym atutem architektury romańskiej. Był wyraźnym świadectwem pewnego podniesienia możliwości, umiejętności. I występują nam tutaj sklepienia w trzech jakby typach. Kolebkowego, kolebkowego na górtach i krzyżowego. I oto sklepienie kolebkowe w najczystszej postaci, tak jak jego już widzieliśmy w architekturze rzymskiej. Kolebka to po prostu połowa walca, cylindra,
którego to walca połowa, jakby przekrojona wzdłuż, biegnie przez całą długość pomieszczenia, na przykład na środkowej. I takie sklepienie nazywamy kolebkowym. Teraz oglądamy jeszcze jego rysunkowy schemat. Sklepienia kolebkowe powstają na górtach, powstają wtedy, gdy sklepienie jest większe i bano się, że sama masa tej właśnie półkolistej kolebki nie wytrzyma naporu i dojdzie do katastrofy. Żeby jej zapobiec, zaczęto dodawać kamienne pasy biegnące w poprzek pomieszczenia. I to są właśnie gurty, nie mylić z jogurtem. Sklepienie krzyżowe jest najbardziej skomplikowanym rozwiązaniem, które architektura romańska opanowała. Oczywiście też ma swój rodowód rzymski, starożytny. A polega to sklepienie na tym, że przecinają się pod kątem prostym dwie kolebki, przechodzą przez siebie i w efekcie powstaje na ich jakby skrzyżowaniu charakterystyczny krzyż i stąd nazwa sklepienie krzyżowe. Idźmy dalej. Przechodzimy do dekoracji. Oto przed nami kolumna romańska z charakterystycznym kapitelem kostkowym. Kostka, czyli rodzaj jakby sześcianu. Tyle tylko, że zmodyfikowanego, bo u dołu ten sześcian musi przejść formę koła, bo przecież taki przekrój będzie miał trzon. I tak też właśnie wygląda kapitel kostkowy. Jest jakby u góry kwadratowy, a potem przez to ścięcia, które widzieliśmy przed chwilą, jeszcze wrócę, bo za szybciutko mi się przecisnęło, właśnie przez te ścięcia, czyli sfazowania narożne, przechodzi się w formę okrągłą. I w ten sposób na tej kostce pojawia się charakterystyczna, odwrócona jakby tarcza, półkola. Dalej zwróćmy uwagę, że kolumna kostkowa ma gładki trzon, bez żadnych kaneli, czyli żłobień pionowych. Ma za to dość masywną, potężną bazę. A więc to jest cecha charakterystyczna dla kolumny romańskiej. Co do tych kapiteli, mogły być skromne, tak jak tutaj zupełnie gładkie, lub zdobione rzeźbą. I oczywiście tych rzeźb mogło być tak tylko parę jakichś rozetek ornamentalnych, ale mogły być tutaj użyte bardziej wysmakowane formy figuralne, bowiem rzeźbie, właśnie to kapitel staje się jednym z elementów stopniowo wzbogaconych o rzeźbę. Na dole mamy tak zwany kapitel bliźni. Widzieliśmy go już wcześniej, jak pokazywałem, krużganki Wirydarza. Tam właśnie arkady często wspierały się nie na jednej kolumience, tylko na parach kolumienek. I wtedy trzeba było z tego kapitela kostkowego, takiego trapezowatego, wykształcić tak zwany kapitel bliźni. Tu już mamy rzeźby wyraźnie widoczne, a więc już mamy tutaj typową cechę, zdobność tego elementu w architekturze romańskiej. Oto z kolei okno, bardzo skromne, typowe dla architektury już przedromańskiej, malutkie, bo na szklenie tutaj szans jeszcze wtedy nie było. Jeżeli już to płytka za cienkiego alabastra, ale któż by ją tam widział na północy Europy. Więc im mniejsza jest powierzchnia okna, tym łatwiej ją będzie czymś wypełnić, pozwalającym na pewne przepuszczanie światła. I dlatego pojawia się tutaj charakterystyczny element zwany glifem okiennym. To jest ta boczna, skośna ścianka wnętrza okiennego. To są właśnie glify okienne. Oczywiście architektura romańska, już wiemy, że cechowała się oknami półkoliście zamkniętymi, najczęściej niewielkimi. Chociaż oczywiście w tych rozwiniętych, masywnych, wielkich świątyniach te okna potrafiły być już trochę większe, nawet nie takie znowu małe. Ale generalnie w stosunku do masy ściany, jej grubości, to te okna nie są zbyt wielkie, bo wiedziano też, że gdyby to porobić tutaj wielkie otwory okienne, no to prawdopodobnie osłabi nam się konstrukcyjnie mur. I może być znowu niebezpieczeństwo zawalenia się sklepień.
Natomiast występują w architekturze romańskiej pewne bardzo specyficzne odmiany otworów okiennych. Pierwszy z tych specyficznych odmian nazywamy biforiami. Biforium w liczbie pojedynczej, a biforia w liczbie mnogiej oczywiście. I co to jest? Tak jak widzicie, to są okna bliźnie, czyli podwójne. Dwa wąziutkie, wydłużone prostokąty, zamknięte półkoliście. Ze spala po środku kolumienka, na której te dwa łuki się wspierają. I to jest właśnie biforium. Dodam, że biforia pojawiają się w romańszczyźnie, tak na dobrą sprawę, i staną się dla tego stylu wyjątkowo charakterystyczne, bowiem znikną nam już po architekturze romańskiej i właściwie nie będziemy mieli z nimi do czynienia. Dlatego wielu te biforia traktuje jako swego rodzaju papierek lakmusowy. Jeżeli wiecie z chemii, co to takiego jest, no to właśnie to jest dokładnie taki w historii sztuki papierek lakmusowy romańszczyzny. Bowiem przyłożysz, prawda, oko do zdjęcia, popatrzysz, czy tam występują takie okna bliźnie i już wiesz, to na pewno styl romański. Podobny charakter mają triforia, czyli okna potrójne. Już są dwie kolumienki, zatem trzy otwory półkoliście zamknięte, wpisane jeden w jeden wielki łuk. Występują też do zdobienia architektury romańskiej galerie arkadkowe. Taki przykład doskonały macie teraz. To rodzaj jakby korytarzyka umieszczonego w górnej części ścian, już pod dachami. W niektóre oczywiście galerie arkadkowe pozwalały tam wędrować na przykład jakimś funkcyjnym, którzy chcieliby się dobrać do poddasza czy na wieżę. I wtedy taka galeria była też pełniła funkcję komunikacyjną. Wierni oczywiście nigdy tam wpuszczani nie byli. Ale były też galerie arkadkowe tylko i wyłącznie dekoracyjne, gdzie się już nawet nikomu przemknąć by nie dało, bo te arkadki przylegają bezpośrednio w sąsiedztwie ścian. No i wreszcie ornamenty, dwa fryzy. Pierwszy z takimi jakby ustawionymi na sztorc kamiennymi ciosami, blokami, to jest fryz kostkowy, a to jest idealny przykład fryzu arkadkowego, czyli ornamentu polegającego na mnożeniu arkadek. Dodamy sobie jeszcze artykulację, czyli dzielenie ścian na mniejsze cząstki. Było już mówione, co to takiego Lizena, przypomnę, kościół San Vitale w Ravennie. To pasek pionowy, wysunięty przed licą muru, czyli do przodu. I tym sposobem jakby ten mur krojący na kolejne cząstki. Takie właśnie wysunięte paski nazywamy lizenami. Jeszcze raz przypomnę, że fryz arkadkowy nam się kłania w pas. A półkolumna pełni podobną rolę jak lizena, ale jest po pierwsze półkolista, a po drugie ma kapitel, czyli ma formę architektoniczną z kolumną związaną. I to są typowe właśnie z kolei półkolumny. Mamy też blendy i znowu się nam kłania w pas lekcja, tym razem wczesnochrześcijańska i mauzoleum Galli Placidi, gdzie ten termin blenda pojawiał się wam po raz pierwszy. To ślepa wnęka w murze. Jej funkcja jest tylko jedna, dekoracyjna, nic więcej. Ta ściana byłaby nudna i gładka, gdyby tych blend nie było. Dzięki nim wydaje się po prostu architektonicznie ciekawsza. Moi drodzy, na tym sobie zatrzymamy się, aby tę pierwszą lekcję dzisiejszą zamknąć. Oczywiście był to rodzaj wstępu do architektury romańskiej. Na kolejnej lekcji zaczynamy poznawać bardzo już istotne, konkretne budowle, które tutaj już się nam pojawiły, bo od tej planszki zacznę następne nasze zajęcia. Pozdrawiam klasy pierwsze.